Już za chwilę, już za momencik będzie mój panel, będzie się działo. Dziś będzie ostro, wiecie, że jestem bardzo zniesmaczona zachowaniem mojej oponentki. Także wpadajcie, oglądajcie i trzymajcie kciuki, żebym dalej zachowała zimną krew. Bo mało brakuje, jest gorąco. Mam tak dużo swojej energii, że wolę nie pić kawy i jakby piję kawę, to mam tak, wiesz, wychodzę z butów. Krystian, opowiedz swoją sytuację. Nabita jesteś. Jak zrobił Krystian? Zaparzył mi, jak to było? Dwa razy... Zaparzył mi podwójną kawę. No. Ja mówię, Krystian, na której... Espresso, podwójne espresso. Czyli mocniejszą. I do tego latte macchiato ci dolałem. A, czyli trzy kawy. A ja w ogóle nie piję kawy. Raz na jakiś czas wypiję, kiedy już właśnie czuję, że potrzebuję energii. To była jakaś konferencja czy gala i tak. Już kurna, tak padałam na nos. I mówię, coś by się przydało, jakieś kurde energii. A zazwyczaj wychodzę na zewnątrz, no, żeby złapać powietrze. No po prostu, świeci tam nawet nieraz człowiek wodą zimną schodzi. A wtedy nie mogliśmy i mówię, Krystian, zaparz mi kawę. A Krystian co zrobił? Zrobił mi, myślałam, że podwójną. A te, nie, myślałam, że w ogóle kawę zrobił pojedynczą, a zaparzył mi potrójną. To było tak. Strzeliło cię jak autobus. Tak. Że ostatnio na roście przydała Super Mario czy Super Monika, zrobił jakiś challenge. A, wtedy spałam 3 godziny tylko na roście ostatnim. No. No ale myślę sobie, no wiesz, no prawie dałam się nabrać, że biedna, taka mała dziewczynka, poszkodowana przez życie i że żałuje. No tam wiesz, było tak, ja oglądałem to, to było takie, że ona teraz żałuje, że źle odbierają, że ona ma super przemianę. Mm. I trzymałam kciuki nawet za tej przemiany. Fajnie może daje też, powtarzała cały czas moje słowa i myślę, może jakiś przykład za mnie bierze. No. Mówię, no dobra, no to niech dziewczyna się rozwija, mówię, idzie do przodu. Gdzieś tam jakaś pokora, coś, no tak. Każdy może zbudzić, nie? Tak, tym bardziej, że ja też miałam taką, tak dużą energii, byłam podekscytowana na pierwszej konferencji, bo to pierwszy raz i walka, i konferencja. I też taka byłam bardzo, aż mi się talepały emocje jak galaretki, były ogromne emocje. Myślę, że może też ją poniosło po prostu, ale tak jak zwykle się okazało, że udawała. Czyli no, jak chorągiewa. Jak chorągiewa. Jeszcze jedna. O, to jest najlepsza Polska! Najlepsza Polska! Witamy w duecie! Krzysztof Ibisz i Monika Laskowska! Ibiszowa, nowa. No, ta Kinga się wkurwia, ale dobra. Mamy za... O! Nie ma jej! O! Spadła bomba do piwnicy! Raci Barba! Ja bym zaprosiła Kinga, chodź do nas. Kinga, co sądzisz o tym, że jestem nowa Kinga? O, nowa Kinga! To nie ta Kinga. Ty myślisz, że to jest moja żona? Nie jest Monika, ale to jest dobry materiał. Żono moja. Generalnie często mówię o swojej żonie, bo to jest moja żona. Mam taką zasadę, wiesz? O innych żonach mówię mniej. Ja myślałam, że o jej pisza żonie mówisz. Bo nie wiem, ty jesteś pisza żoną. No właśnie, Monika. Ale macie materiał. Chodźmy ten klincz. Nie, dobra. Co pytamy ich? Co mnie pytasz? Widziałeś filmik, który wypuściła moja oponentka? Nie. Ja widziałem. Pomidor. Nie, no widziałam, no. No i co sądzisz? Coś ty ją tam nastraszyła. Myślisz, że ja... Tak? Groźnie ja z myślenia nie jestem dobry. Weź na Twitter. Wyobraź sobie, że jedyne słowa, które zamieniłyśmy, to podczas konferencji na roście i później Nikita podziękowała mi, Nikita Tosia podziękowała mi za rost i ja też jej podziękowałam. To też mam. I to było tyle. No ale ona nie mówi, że to ty nie wjechałaś na chatę, tylko ty, że wysyłasz zbirów. A, że ktoś wie? Nie, ale że Monika nie, grozi że tam też coś jakieś tam kogoś wysyłasz. Ale też mówiła, że ja ją zastraszam. Ja, no poprzez, ja. Poprzez zaproszenie ceny zbirów. Do jego, otwórz. Nie, powiedziała dosłownie, Monika Laskowska mi grozi poza kamerami. Tak, było takie to dobrze, że są kamery włączone, bo pewnie byś mi już groziła. Czuję się bezpieczny, nie wyłączajcie tych kamer. Ja taka groźna jestem. Przy włączeniu kamery proszę dzwonić na 112, czuję się zagrożony. No dobra. Pokróż mi, dobra, pokaż jak to robisz. Ty robaczku! Przejebane Nikita, faktycznie. Miałaś prawo się obstrać. Moja sparring partnerka niestety została wczoraj. Tak mogę wywiad udzielać. Łokieć poszedł. Ja powiem ci, ja jestem przyzwyczajony. A nie macie łokieć. Powaliłam, ale to jest moja sparring partnerka, już nie mam. Nie mam. Nie masz już. Nie mam. Ale obraziła się na ciebie? Nie, ma kontuzję po prostu. Rozcięła się łokcie? Nie, walnęłam ją o plebę. Dość mocno. No i padła, no... Ja myślę, Monia, że ty byś najebała szalonego spokojnie. A ja? Nie, nie. No co ty tu robisz? Ja? Chodź, face to face robimy. Murański mówił... Nie zbliżaj się. Doszko, doszko. Patrz. Ej, dobrze, że wszyscy w dobrych nastrojach.
Najważniejsze. Już, bo ja przed, przed walkami. To jest po będzie pół na pół. Pokój wygranych. Ja byłam tak wściekła, że kurna, kto mnie zatrzyma dzisiaj, nie? Tak? Ale o co chodziło w tym filmie, bo ja nie opowiadałem tego, a przyszedłem tu i wszyscy mi o tym mówią. Wiesz, co jest najzabawniejsze, że podpisane, że to była fake situation. Tak, w hashtagach. Rozumiesz, w hashtagach. Aha. Kto czyta hashtagi? Celowo to zrobione. Ja! Ja nie. A ty jesteś nienormalny, ale to normalne. Ale rozumiesz, wizerunkowo to... No nie, no, nie, ja nie widziałem, ja też myślałem, że... Ale tak, teraz jest moda na gangsterkę, ja to może cię podniesie to wizerunkowo. A, że ja gangsterka że jestem? Że jesteś kobieta mafii. Kobiety mafii. Kobieta mafii. Kobiety mafii. Ale przecież ja nie byłam w kobietach mafii, ale w filmie Patryka Wegi byłam... Pershinga wydałam. Serio? No to byłam ja, ale to w filmie. Na Netflixie! Na posterunku grała Pershinga! Bardziej na to bardziej, ale chuj! Ona grała Natalię Janoszek. Grała... Hej! Twoja stara gra Janoszek Ustanowskiego! My zjebałem wiatra, kurwa. Natalię Janoszek. Vloga kręcisz ogólnie? Tak. Będzie dobry vlog. Natalia Janoszek tak robiła, nie? Bo... Ty chcesz coś do jedzenia? Do nosa! Masz mi, jaka jest sobie moja! Bardzo ładne. Nie, no kurczę. Ale mam jeszcze taką sukienkę, którą wiesz. Mam prawie tu na wierzchu. No, no, Głubinowa 4. Dlatego podciągam. Tak. Fajna. Dobra, Łukka. No. Skromność. Znaczy nie, no to wiesz. Skromność streamerek. Ale nie chodzi o to, że gdzie jej wzrok od razu pada. No tam, gdzie, co masz, jak wystawiałaś cycki na wiesz, to gdzie masz się patrzeć, kurze. No co się patrzysz? Jak ale... się ma, to się pokazuje. No, ja, mam kuta, na... ja mam kutasa, na wierzchu nie trzymam. Dlatego chowasz. Ocenia konkurencję. Więc... No. Nie, w tej kwestii czuję się bezkonkurencyjny. No ale Barbie hołduje. Bo to jest taka bardzo fajna postać. Co Barbie? Wykreowana. Ale co Barbie? Film Barbie. A, byłam. Fajne. No, podobało mi się. Ja pierdolę, najbardziej tych zdjęć to jest nie mógł, które wybrać. I bardzo fajne. No. Idziemy szukać Dominika. Podczas tej rozmowy było piękne, że wy rozmawiacie jakieś romantycznie o Barbie i nagle bomba. Ja pierdolę, ja tych zdjęć. I zepsuta cała. Czy musisz się sparować? Nie, już nie. A wiesz, że ja Kasię wczoraj uszkodziłam lekko, moją sparing partnerkę? Niedobrze. Bardzo dobrze, silna dziewczyna się robisz. To jest brutalna. Brutalna jest tutaj przed walką. Ale to właśnie my się umówiłyśmy, że robimy sparingi na 50%, nie, a później nasi trenerzy mówią, no miało być na 50%. Tak było. To forma w sztosie to i na stówę poleciała. Tak jest, nie, bo adrenalinka, to zawsze te nasze dziewczyny. Adrenalina, nie? Pewnie, że tak, a że dziewczyny są, jak to mówią, mają serce do walki, to muszą się wykazać. No nie to co my to sekuracyjnie zawsze. Ale ja czuję trochę z presji, wiecie? Nie, ja nie. Dlatego, że tak ludzie piszą, kibicują mi, wspieramy, musisz wygrać, musisz ją dać jej lekcję pokory. Tak trochę czuję presję, żeby jednak... Wiadomo, no to jest twoja pierwsza taka naprawdę poważna robota, a tutaj wiesz sobie, weź pod uwagę, że tu wszystko, parę tysięcy ludzi będzie patrzyło na nas. No. Olivia. Z doświetleniem to milion. Dobra, dziękujemy. A to jest twój operator? No, oczywiście. To powiedz mi, ty będziesz robiła dzisiaj wywiady, czy nie? A dlaczego wy bez światła? Ja z tej strony mój lepszy sprawca. Właśnie Monika zawsze chce światło, dlatego się uczyłam. Tak. No to my też, patrz, ja ale mamy dojemane. Ja też poproszę światło. Tak, no. Dobra, włączę. Jak w holu. To robisz wywiady, tak znowu? Tak, dzisiaj będziesz robiła wywiady, czy nie? Dziś będę na konferencji. A, czyli nie robisz wywiadów? Dziś może się uda mi zrobić. A, no właśnie chciałem ciebie zapytać, jak się czujesz, wiesz, trochę będąc teraz po drugiej stronie, no nie? Czyli to ludzie robią z tobą wywiady. Co ślub myśli? No tak. Rób zdjęcia, Ale jakie doświadczenie, że od razu zakryłeś, żeby nic nie było widać. No jak, ja nie podzielę się. No jak takie ładne panie od make-upu są, to jak sam chcę być zawodnikiem, no. Możemy zrobić i bez walki jakiś make-up. Nie, bez przesady. Ja dzisiaj za kamerą jestem. Później będą podchodzić, się pytać, co mi się stało. Tylko ja zawsze na parter się nastawiałam. Ja bardzo nie lubiłam stójki, ale teraz jak już zakumałam stójkę, tylko stój, zresztą nie wyobrażam sobie wrócić do parteru. A ja lubię i to i tam właśnie. Dziękuję ślicznie. Bardzo. Ty ja idę już do siebie, nie?
i jak poszłam do trenera Maćka Smukowskiego, to rzeczywiście też, ale wcześniej już się zakochałam w boksie. Już jak moi znajomi gdzieś tam jeździłam na te gale boksu, no to rzeczywiście super, ale jak zaczęłam trenować, no to bardzo mi się spodobał, bardzo. No. Może dlatego, że taki wycisk mi dał. No, ostry. Jak miał wycisk, to tak. Ja ci powiem, że na przykład mój pierwszy wycisk sparring miałam po miesiącu treningów z Agatą, jak ona była po drugiej walce. Mhm. Więc dlatego może ta stójka mi się nie podobała, bo zostałam rzucona naprawdę na głęboką wodę. No tak. Ale teraz jak już tak skumałam, że to nie trzeba po prostu cały czas tylko się bić, tylko trzeba wyłapywać to wszystko. No. Super. Tak, fajne to jest. Generalnie przyjdzie Kubuś Puchatek. Wow. I słuchajcie tego, Kubuś powie, że znam kogoś z przeszłości w CSH, no bo nie mogłam nic znaleźć na nią, a chciałam po prostu wiedzieć, coś jakoś zaczepić. Super, a nie to, co moja opodentka wymyśla głupoty, zamiast wymyślić coś fajnego. To nie ja ją biję. Tutaj. I co z tym u siebie? Jaka to historia jest? Chłopaki mają większe brzuszki. Powiedz do kamery. Ściągnie maskę i powie. Miałem wtedy 15 lat, pamiętasz? Ona nie będzie wiedziała, o co chodzi. A o co chodzi? O nic. Wyglądamy jak przeciwieństwo. To ci nie zna właśnie ta diablica, a ja aniołek. I co, jak konferencja teraz, jak uczucia? No powiem ci, to co dziś zobaczyłam, to... Właśnie, ja mam pytania do ciebie, Monika, odnośnie tego. Powiem ci, że tak mnie to zirytowało, że zagotowało mnie ostro, ale stwierdziłam, że pewnie o to chodziło. I tak naprawdę prawie dałam się nabrać poprzednim razem, nie? Na tą przemianę, na słodką... Okej, ja nie mogę ci zadawać tego pytań, bo ja zaraz na konferencję. Dobra, za chwileczkę mi zadam. Zaraz mam pytania, ale kurde, babo, a co tu co? Tak, na fejmie, na VIP-ie. Gdzie powiedziałeś, że mam maną karnację, bo miałem się dobrze wyglądał. Tak? Fajnie. Będziesz twerkował na scenie? Tak. Będzie robił. Siema. Hej. Masz na nowy reporter. Lexi mocno stylówka z siebie. Bardzo. Mój styl, ja uwielbiam. Dziękuję bardzo. Uwielbiam taki styl właśnie, siateczka. Sławek mówi, że wyglądam jak rycerz. Nie, bardzo ładnie. Ja to jeszcze, wiesz, ale sukieneczka, bo to sukienka. Nie, to jest spódniczka i taki top. I na to no tak, tu grzecznie, grzecznie, a to ostrości nadało, nie? A ty full grzecznie, ja odłożę. Ja Barbie. Na słodko. Najlepsza polska dziennikarka Loskowska! Siema mordeczki, słuchajcie, jesteśmy na drugiej konferencji pierwszej gali Cloud MMA 1. Przyjechaliśmy razem z Kasią wspierać naszą kochaną moja jazda. Moja, ten łokieć. Także zobaczymy dzisiaj sobie, pokażemy wam zakulisowo, jak to wszystko tutaj wygląda. Także co, zapraszamy. Lecimy. Czekasz na rzecz? Mateusz? Nie. Aha. Patrzę natomiast na to, ile tu jest emocji. Dobrze, moi drodzy, nie przeciągamy w takim razie. Monika Nalaskowska. Najlepsza polska dziennikarka i Nikita, przepraszam bardzo. Dziękujemy za face to face, wracajcie. Nikota, nie psa. Mamy tutaj cesarza polskich freak fightów, Marcina Najmana przed panelem. Jakie to uczucia? Być cesarzem? Tak. No to trzeba pracować latami, a na koniec trzeba się koronować. Bardzo szybka ta koronacja była. To znaczy? Ojca chrzestnego polskich freak fightów. No, to nie było szybkie. Ja jestem w tym biznesie 26 lat. Aż pokażę cały strój. Na panelu będzie równie ciekawie jak na wywiadach ostatnio. Mam nadzieję. Ten pas na kogo wejście? Na Marcina. Marcina Najmana? Tak. Już nagrywasz? Tak. Dobra, mordeczki, skończył się właśnie drugi panel konferencji. W takim wypadku idziemy szukać Moniki, żeby zapytać się, jak tam się czuje. No, słyszałem, że tam było zarzucane, że Monika nasyłała jakichś gangsterów na Nikitę. Także idziemy to zaraz skonfrontować. Dobra, tam jest Monika, widzę, że Monika akurat udziela wywiadu. Także nie będziemy się na razie wtrniać, ale zaraz uderzamy. Że dałam się nabrać poprzednim. Nie gniewam się, nie gniewam się. To tak z miłości. Że bardzo, że dałam się nabrać poprzednim razem. No. W jej chęć przemiany. No i powiem ci, dobra aktorka. Wiesz co, ale... Płakać na zawołanie.
Ale ja bym się chciał ciebie zapytać, bo ja się tak trochę obawiam, że jak coś może źle powiem, to żeby ci twoi gangsterzy nie przyjechali mnie nie przykopali. Jak się do tego odniesiesz? Jaka kobieta mafii, dobrze się czuje, nie? No, to się tak. Także... Ale wiesz, ja byłam tą dziewczyną u Patryka Wegi w filmie, która wydała Pershinga. Także uważajcie, uważajcie, bo żeby tutaj nie przyjechała ale zaraz słuchaj, cała mafia. Ale słuchaj, jeszcze moja oponentka odbierze to na serio, nie? No niestety, kochanie, musieliśmy się przenieść z tego względu, że jest dalsza część konferencji. Także cieszę się, że mogłem ciebie chociaż tutaj troszeczkę sobie z tobą, Moniko, porozmawiać. Wiesz, ogólnie odniosłem takie wrażenie, że chyba Nikita tak troszeczkę się rozkleiła na tej konferencji, co? No właśnie nie wiem, czy to są łzy prawdziwe, czy jak zwykle udawane wszystko, bo mi się wydaje, że jej całe życie to jest jeden wielki fake. A film, który nagrała, później skasowali, był podpisany jak? Że to jest fake? Co to było? Fake situation. Fake situation. Zobacz, podpisali hashtagiem, a nie dali napisu na filmiku, że to jest nieprawda. Czemu się nie odniosła na konferencji? A ja się jeszcze odniosę. Wiesz, ja współczuję tak naprawdę osobom z jej bliskiego kręgu, nie? Bo jeżeli ktoś jest tak fałszywy, że zobacz, tu mnie przeprasza, za chwilę zbije Janusz plecy, to samo zrobi bliskiej osobie, przyjacielowi najbliższym. Ja oglądałam właśnie tego roasta i ona gdzieś w jakiś tam sposób starała się pokazać, że ona przeprasza, że gdzieś tam dotknęła cię i tak dalej słownie, gdzie nie powinna, uważam, chociażby z racji wieku. Ale mnie to nie dotknęło. W ogóle. Ale nie powinna była się tak zachować, no a dzisiaj znowu pokazała klasę, nie? I dlatego właśnie, że nie dotknęła mnie w żaden sposób, to szukali momentu, gdzie jejku, i ja prosiłam Ferrariego, żeby, bo ktoś mi powiedział, że będzie mnie atakować. Mhm. I ja myślę sobie, kurczę, Ferrari, lubimy się. On mówi, Monia, wiesz, bo to zabawa. Ja mówię, dobra, zabawa zabawą, ale słuchaj, no wiesz, no każdy mamy jakieś tam, mam ciekawe propozycje kontraktów. Mhm. Jak będziesz dotykał mojego wizerunku, no to po prostu, wiesz, odpowiednio to w odpowiedni sposób załatwię. Nie, no co ty w ogóle. Ja mówię, dobra, to bawmy się, ale nie w ten sposób. W każdym bądź razie, ja kibicuję tej pani. Twardo jestem za nią. Mam nadzieję, że wygra. Nauczy ją pokory i szacunku do osób starszych od siebie. Oczywiście ona tego nie ma, bo to się wynosi z domu przede wszystkim. Także kibicuję, trzymam tutaj kciuki i mam nadzieję, że ty tego szacunku i pokory choć trochę ją nauczysz. Dostała szansę, niech to doceni i wykorzysta dobrze. To słuchajcie, może trzymajmy kciuki, kibicujmy mi w walce, a Nikoli, żeby te szanse wykorzystała. Dokładnie, popieram. Nie, pokaż, jak tu Wiki się wstydzi. Dobre światła, Monia kombinatorka. Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Ja tutaj... Nie, no zostałem używany, miał być vlog. Nie, oczywiście żartuję, dobrze leci, tak wiesz, z pamięci po prostu, pamięć włączyłam, a Wiki nas nagrywa. Dobra, czyli to jest vlog i nie będzie zabawania. Jak ci się konferencja podobała? No nie, no to jest wywiad. Umawialiśmy, gdzie jest. No słuchaj, bo my siedzimy tak ze szalonym reporterem i ja tak, wiesz, kamera była na innych zawodników, a ja mówię, szalony, mówię, zobacz, patrz, Tomek, mówię, zobacz, to jest Adrian Polak. On, nie, niemożliwe. Ja mówię, no zobacz. I on, tak, tak. I on, ja mówię, ty, ale jaki podobny. On zaczyna, no podobny, a później poczuł, to on, co tu robisz? Stoję, gadam z tobą. Właśnie prowadzę z tobą vlog, a prowadzę z tobą wywiad, ty prowadzisz ze mną, a miał być vlog. No miał vlog, nie no po prostu. Nie, na ściance trzy nie. Ale pojawiłeś się tu. Co z łapką? Z boksera przystrzeliłem, a szkoda gadać. Dobra, lepiej ty, ja tobie poprowadzę. Jak wypadłam? No bo jak, już nie będę cię jak myślisz, jak wypadłaś? Wiesz co, no, to powiem ci, że tak mnie wkurzyła, używając cenzuralnych słów, dziewczyna, no. Kurde, no nie mają nic na mnie, OnlyFans nie zadziałał, nie zadziałały inne dziwne rzeczy, a wymyślają sobie historię, rozumiesz? Po prostu farmazony. Ja myślę, że dobrze wypadłaś, ale ogólnie uniwersum Ferrariego jest znane z puszczania farmazonów, więc myślę, że powinnaś być na to przygotowana i dobrze o tym wiedzieć, że tak będzie. Wiesz, jak ciężko pracujesz na swój wizerunek, naprawdę ciężko. Ja jestem dobrym, staram się być, bo nie mówię, że ja jestem aniołkiem, bo bywam diabełkiem, przyznaję się oczywiście do tego, ale w takich sytuacjach, kiedy jest to dozwolone, czyli w oktagonie, gdzieś za kulisami, czyli takim prywatnym życiu, gdzieś. Ale to będzie twoja pierwsza walka, więc nie wiesz jeszcze, jaka jesteś w oktagonie. Nie wiem. Ale
Ale ogólnie, jeżeli chodzi o moje zdanie, wydaje mi się, większość ludzi, to chyba zyskałaś najwięcej, ile mogłaś przez ten cały, że tak powiem... Tak mi to wkurzyło. No słuchaj, tyle czasu... No ja zawsze staram się być dobrym człowiekiem, a ktoś mówi, że ja go zastraszam. Ja zastraszam? Gdzie poradziłam sobie świetnie z nią słownie. Na każdy, po prostu na każdy jej zarzut jakikolwiek odpowiadałam sensownie, logicznie, odrzucałam, pokazywałam, że po prostu ściema. Co ty opowiadasz, dziewczyna? Ona ma w ogóle jakoś rozwojenie jaźni, moim zdaniem. Bo wiesz, ogólnie Freak Fighty są znane z tego, że lepszą obroną jest atak, no więc wiesz, tu, a tutaj każda broń jest dozwolona, więc no niestety, no Moniu. Cukro mi się zrobiło i tym bardziej, że federacja, wiesz, w jakimś momencie zaczęła trzymać, tak się poczułam przynajmniej, że zaczęła, no z Lexi sobie to wyjaśniłyśmy po części, że, ale poczułam, że wiesz, tak jakby trzymali jej stronę. Mówię, no kurczę, mówię, dlatego, że jestem silna, to wiesz, ona płacze, no to ja się rozpłaczę. A w jaki sposób trzymali jej stronę? No bo no, no tak się było, tam Lexi coś mówiła, że, ale już wyjaśniłyśmy sobie, że ja udałam, że nie widzę, a ja po prostu ich, ja byłam w takim amoku, że nie przywitałam się. Ja na przykład tego nie zauważyłem, więc no. No, ale to do poprzedniej konferencji, no a dzisiaj też było tak, że a Nikola to, a Nikola tamto, Nikola się popłakała. No cóż, no dobra, to co, idziemy płakać wszyscy razem. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, Adrian Polak-Polański. Ale wiesz, że to były łzy udawane? Co? Myślisz, że udawane? Udawała, czy nie? Nie wiem, jaką jest aktorką. Myślę, że ty jesteś lepszą aktorką. Pokaż, jak się płacze. Udawanie, to wtedy porównamy to. Ja pokażę, w oktagonie. Dobra, także co, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Lajkujcie, subskrybujcie, nie wiem, co tam obserwujcie.